zwycięstwo. Ja dziękuję teraz Bogu Wszechmocnemu za to, że On jest miłością, że On mnie znalazł. Ja dziękuję teraz temu, który mnie stworzył i który trzyma mnie mocno. Panie, mów przeze mnie. Chcę wam powiedzieć o Bogu, który jest miłością. O Bogu, który jest miłością. Nie jakąś głupią miłością, która głaszcze. Nie taką miłością. On jest miłością, która daje. Bo miłość daje. Miłość jest praktyczna. Ona daje. Wiecie, ja przyszłam na świat z ogromnym deficytem miłości. Ponieważ pojawiłam się na świecie jako niechciane dziecko. Pojawiłam się na świecie jako dziecko, które było problemem dla swoich rodziców. Oni się zastanawiali, był ból, był strach. Był strach przed przyszłością, był strach przed tym, co ludzie powiedzą. Zdecydowali się, że będę na tym świecie. Ale ich życie nie było dobre. Ja nie widziałam w moim domu miłości, nie widziałam w moim domu czułości, nie widziałam w moim domu zrozumienia, nie widziałam w moim domu tego, że ja jestem oczekiwanym dzieckiem. Zawsze nie byłam tym, kim mój tata chciał, żebym była. Nie byłam wymarzonym synem, nie dorastałam do jego wyobrażeń, nie doświadczałam od niego akceptacji ani miłości. I z tym brakiem poczucia akceptacji i miłości weszłam w życie. I myślałam, że znajdę tą miłość u ludzi. Myślałam, że znajdę poczucie akceptacji u innych. Szukałam poczucia akceptacji w pracy, szukałam poczucia akceptacji w relacjach, szukałam poczucia akceptacji w moim mężu, z którym się pobrałam, mimo tego, że postanowiłam sobie, że wcale nie chcę być nigdy w małżeństwie, bo widziałam, jak małżeństwo może ranić. I wiecie, nie znalazłam miłości prawdziwej. Nie znalazłam miłości prawdziwej. Okazało się, że po prostu dajemy sobie z pustych kieszeni. Ze własnych deficytów. Ja oczekiwałam od mojego męża, że on będzie mnie kochał, że on będzie mnie akceptował, ale on oczekiwał ode mnie tego samego. I nie mogliśmy się doczekać tego, ponieważ żadne z nas nie było podłączone do źródła miłości, a tym źródłem miłości jest tylko i wyłącznie Jezus Chrystus, który oddał za nas życie. I wiecie, ja tak przeżyłam 7 lat w naszym małżeństwie. Przeżyłam w ten sposób, żebrząc o uczucie, żebrząc o akceptację i w końcu frustrując się, że w ogóle tego wszystkiego nie dostaję, że nie dostaję tego. Nie chciałam mieć dzieci z moim mężem, bo nie chciałam sprowadzać kolejnych istot do tego beznadziejnego świata, gdzie w ogóle wszyscy udają, że są cool, że jest im świetnie, że w ogóle wszystko idzie świetnie i dobrze. Wszyscy udają, zasłaniają się tym, co wiedzą, zasłaniają się tym, co zdobyli, zasłaniają się ciuchami, zasłaniają się piękną powierzchownością. A jeżeli tego nie masz, a co jeżeli tego nie masz? I w ogóle co z tego, że masz coś, czego zazdroszczą ci inni powierzchownie? Stań dzisiaj i zobacz w swoim sercu, czy masz prawdziwą miłość. Czy masz prawdziwe poczucie akceptacji, że ktoś cię kocha, że ktoś cię tak kocha, że odda za ciebie życie, że nie pozwoli, żeby w twoim życiu była jakaś w ogóle, jakaś marność. Czy masz kogoś takiego, kto cię kocha tak, kto się cię kocha tak, że oddaje za ciebie życie i nie pozwala, żeby w twoim życiu była marność, kto cię podnosi, kiedy upadasz, a nie ocenia, kto cię zawsze przygarnie, kto cię zawsze przygarnie. Wiecie, ja nie miałam kogoś takiego i w pewnym momencie spotkałam kogoś takiego. Spotkałam prawdziwego, żywego Boga. Prawdziwego, żywego Jezusa Chrystusa. Ja zobaczyłam, że On umarł za mnie na krzyżu. Że On oddał prawdziwe życie za mnie. To nie szkodzi, że to się stało 2000 lat temu. Nie szkodzi, że mnie wtedy nie było przy tym. On myślał o mnie.
I wiem o tym, ponieważ on jest żywą osobą. Ponieważ te 2000 lat temu on nie tylko umarł, ale zmartwychwstał. I można go poznać. I można doświadczać od niego prawdziwej miłości, prawdziwej akceptacji, prawdziwego przytulenia, prawdziwego podniesienia. On się nie zgodził na to, żeby kara za moje odstępstwo, za moje głupie decyzje spadła na mnie. Wziął ją na siebie. Wziął ją na siebie. Taki jest Bóg. Bóg jest prawdziwą miłością. Prawdziwą miłością. Nie miłością, która pogłaszcze cię tam, gdzie jesteś i zostawi cię w gnoju. On jest prawdziwą miłością, która cię podniesie. Tylko zawołaj do tego Boga. Wsłuchaj się dzisiaj w swoje serce. Czy rzeczywiście masz miłość w sercu? Czy czujesz się kochany? Czy wiesz, że masz kogoś, kto umarł za ciebie? Nie kogoś, kto powie ci słowo kocham cię. Nie kogoś, kto będzie po prostu uzależniony od ciebie, od seksu z tobą, od tego jak wyglądasz. Nie kogoś takiego. Nie chodzi o taką miłość. Chodzi o miłość, która zbawia, która ratuje. I Jezus jest taką miłością. Amen.